Ekomuzeum Doliny Karpia to sieć obiektów i atrakcji na terenie 7 stowarzyszonych gmin. Miejsca tworzące ekomuzeum prezentują dziedzictwo kulturalne, historyczne i przyrodnicze. Są regionalne przysmaki i szeroka baza turystyczna. Super, więc zobaczyliśmy krótki filmik, który przeniósł nas do Doliny Karpia. Sama nazwa jest bardzo ciekawa, przyciąga. Moim pierwszym gościem podczas trzeciego webinaru na temat rowerowych skarbów Małopolski jest Ania Świątek z Doliny Karpia. Aniu, opowiedz nam troszkę, czym się zajmujesz na co dzień, czym jest Dolina Karpia i jaką rolę w tym odgrywa również rower. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Marcin. Ja pracuję w Stowarzyszeniu Dolina Karpia od ponad 10 lat. To stowarzyszenie tak naprawdę działa jako lokalna grupa działania i główną jej rolą jest przekazywanie środków unijnych dla mieszkańców Doliny Karpia na różnego rodzaju inicjatywy, infrastrukturę czy rozwój przedsiębiorczości. Ale nasza rola stowarzyszenia wybiega znacznie więcej, bo tak naprawdę mobilizujemy lokalną społeczność w kierunku edukacji regionalnej, w kierunku budowania takich inicjatyw jak Marka Terytorialna, Marka Lokalna Doliny Karpia czy Ekomuzeum Doliny Karpia. I duża nasza rola jest też w budowaniu wspólnie z samorządami i przedsiębiorcami infrastruktury nie tylko rowerowej, ale też takiej infrastruktury turystycznej w naszej Dolinie Karpia. No a czym jest Dolina Karpia, bo powiedziałeś, że to jest dosyć ciekawe. No więc Dolina Karpia już teraz można powiedzieć, dawniej była projektem tylko, takim projektem, który spełnił swoją funkcję. Obecnie jest to region turystyczny, 7 gmin, 4 w powiecie oświęcimskim, 3 w powiecie wadowickim, na czele z Zatorem, stolicą Doliny Karpia. No i jest to region o bogatej historii Księstwa Zatorskiego, dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, więc jest tam bardzo dużo do pokazania, nie tylko dla potencjalnego turysty, który odwiedza na przykład parki rozrywki zlokalizowane w Zatorze, ale też dla rowerzysty. Super, super. No i oczywiście dla mnie pierwsze skojarzenie, ja ogólnie znam rejon, sam pochodzę z Chrzanowa. Do Zatora jeździłem na rowerze, na wycieczki po tamtych okolicach się troszkę kręciłem, zwłaszcza jak mieszkałem jeszcze w Chrzanowie. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, wigilijny karp zazwyczaj dość często jest zatorskim. Tak, tak, ale on jest już teraz nie tylko wigilijny, bo tak. Właśnie nasze działania prowadzą do tego, żeby właśnie karp nie był tylko kojarzony ze świętami, co jest bardzo dobrym skojarzeniem, ale również, żeby był dostępny w trakcie całego roku, dlatego my też dużo stawiamy na współpracę z przetwórcami karpia i na takie produkty, które są dostępne no, w ciągu całego roku, nie tylko w sezonie jesiennym, ale o tym oczywiście jeszcze później powiem. Ale jeszcze tutaj dopowiem o Dolinie Karpia, no bo właśnie tak zaczęłam o tym dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, historii, no ale zapomniałam o tej gospodarce rybackiej, która jest związana właśnie z Doliną Karpia, która ma bogatą tradycję, 13-wieczną. I tak naprawdę jak przyjeżdżają do nas turyści tutaj do Doliny Karpia, zawsze zadaję takie pytanie, ile jest tych hektarów stawów hodowlanych na terenie naszych 7 gmin? I tak każdy mówi, a 20 hektarów, 30, no 100. Na tych hektarów jest prawie 3000, więc ta gospodarka rybacka jest dosyć mocno rozwinięta i z Doliną Karpia jest nie tylko związany karp zatorski, który jest jedyną rybą na razie w Polsce chronioną certyfikatem unijnym, ale też karp osiecki, ponieważ te dwie ryby są wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego. Super, super. A powiedz jeszcze, jak w to wszystko się wpisuje rower? A więcej mogę pokazać oczywiście w prezentacji. Zdecydowanie, za chwilkę sobie do tego pojedziemy. No w rower się wpisuje oczywiście idealnie, bo takie inicjatywy właśnie związane z edukacją, nie powodujące jakichś zanieczyszczeń, takie no, związane po prostu z Doliną Karpia, bo takie inicjatywy nasze stowarzyszenie wspiera, wpisuje się w idealnie i nasze stowarzyszenie bardzo dużo projektów realizuje rowerowych, nie tylko dotyczących takich świadomości związanej z turystyką rowerową, ale też przede wszystkim z infrastrukturą, ponieważ nasze stowarzyszenie realizowało wiele projektów dotyczących
budowy infrastruktury i wyznaczania szlaków rowerowych w Dolinie Karpia, a i też szlaków jakichś innych powiązanych z turystyką rowerową, na przykład szlaków kajakowych. O, super, super. Myślę, że to każdy z nas się zaciekawił tym tematem i chętnie tak. Przeniesiemy się do Doliny Karpia, żeby zobaczyć, jakie tam są rowerowe, ale pewnie nie tylko skarby do odkrycia z perspektywy, no w naszym przypadku, siodełka i dwóch kółek. Jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, wspomniałeś, że też jesteś aktywnym rowerzystą. Masz za sobą tyle, co rowerowe wakacje we wschodniej Polsce, więc bardzo fajnie, że też działasz na rzecz rozwoju infrastruktury, świadomości rowerowej, bo w mojej ocenie potrzebujemy tego jak najwięcej, żeby i Małopolska, i Polska były taką destynacją czy kierunkiem rowerowych podróży i Polaków, i gości zagranicznych. I o to też chodzi, żeby przyciągnąć turystów do siebie. Więc zobaczmy, co ma do zaoferowania Dolina Karpia. Dobrze. Ja przeniosę Was troszeczkę do Doliny Karpia, do tego, co jest najciekawszego w Dolinie Karpia. Nie wiem, czy się już udostępniło? Tak, tak. Mhm. Dobrze. No, generalnie moja prezentacja będzie dotyczyła turystyki rowerowej, ale oczywiście na początku jeszcze raz wspomnę o naszej Dolinie Karpia, czyli naszych 7 gminach zlokalizowanych w Małopolsce Zachodniej ze stolicą Doliny Karpia w Zatorze, niewielkim miasteczku, bo sam Zator ma tylko 3000 mieszkańców, ale o bogatej historii. W ogóle w Dolinie Karpia mamy takie nasze hasło promocyjne, związane oczywiście z karpiem, czyli Dolina Karpia tyle możliwości, ile karp ma ości. No chyba wszyscy jedzą karpia na Wigilię tutaj, więc wiemy, że z tymi ościami trzeba tak naprawdę trochę powalczyć. Chociaż oczywiście w takich produktach jakichś przetworzonych, o których też będę mówiła później, już nie ma takiej walki. Ale taką może nie zaletę tego karpia przekuliśmy w zaletę Doliny Karpia, czyli tyle możliwości jest w Dolinie Karpia, ile właśnie karp ma ości. A tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Bo począwszy od wspomnianych szlaków rowerowych, o których dokładnie będę mówiła w dalszej części prezentacji, po gospodarce rybackiej, tych 3000 hektarów stawów hodowlanych, czyli historii karpia zatorskiego, karpia osickiego, jest wiele zabytków ciekawych do odkrycia. Większość z nich właśnie do odkrycia na naszych szlakach rowerowych i kajakowych. Ale też Dolina Karpia to jest taki ciekawy krajobraz rolniczy z gminą m.in. Polanka Wielka i te szlaki rowerowe właśnie tam w tych gminach Osiek, Polanka są pięknie krajobrazowo położone, także zachwycą każdego, kto lubi takie klimaty wsi. Mamy 7 gmin i jak widzicie tutaj na tym obrazku, to nie jest bardzo naciągane, ale Dolina Karpia ma naprawdę kształt ryby. Czyli nawet na mapie takiej turystycznej, rowerowej, jakby się to tak otworzyło i zaznaczyło te kontury, to jest to taki kształt karpia i nawet nie innej ryby, tylko właśnie karpia. Super. My w Dolinie Karpia tak naprawdę nawet od samego początku my o tym nie wiedzieliśmy, ale budowaliśmy markę terytorialną, odkąd powstała tak naprawdę nazwa Dolina Karpia. Teraz jest to rzeczywiście taki region, który przyciąga turystów, nie tylko turystów rowerowych, ale też tych, którzy przyjeżdżają właśnie do parków rozrywki, obejrzeć zabytki, czy skosztować właśnie te kulinarne smakowitości w Dolinie Karpia. Nasze 7 gmin, z którymi współpracujemy, razem z nimi właśnie tworzymy taką markę terytorialną. Zaczęliśmy i dalej kontynuujemy naszą część pracy w zakresie takiej spójnej wizualizacji Doliny Karpia, czyli nasze 7 gmin ma takie swoje specjalne piktogramy, które charakteryzują właśnie te gminy, na przykład gmina Brzeźnica. To oczywiście tutaj możecie zgadywać, co to jest, ale to jest taki galar, czyli taki statek płaskodenny, którym dawniej przewożono towary Wisłą. Tomice na przykład mają plecionkę wikliniarską, Zator ma koronę, dlatego że właśnie ze względu na historię księstwa zatorskiego, Przeciszów ma ślepowrona, czyli taki faunistyczny symbol Doliny Karpia związany ze stawami. Polanka Wielka, właśnie te tereny rolnicze i kwiat, tutaj dużo też
takich produktów miodnych z tego terenu i Osiek, gdyż tam jest też charakterystyczny obiekt oznaczony marką Dolina Karpia Molo i też było pierwsze pole namiotowe, pole kempingowe, także też taka turystyka noclegowa się tam rozwinęła. To jest nasze 7 gmin, 7, czyli szczęśliwa siódemka. Ale nasz też logotyp, który widzicie po lewej, górnej stronie prezentacji, ma bardzo wielkie znaczenie symboliczne. Po pierwsze, ma nie tylko 7 kolorów naszych gmin, ale ma również dodatkowy kolor, co symbolizuje otwarcie Doliny Karpia na dodatkową gminę, na różnego rodzaju inicjatywy. Dlatego jest ten dodatkowy kolor. Ma oczywiście w swoim logotypie karpia. I to wyniknęło w ciągu 2 lat badań, współpracy ze społecznością lokalną. Nam się wydawało, pracując w stowarzyszeniu, że to będzie takie bardzo, nie wiem, niefajne, żeby był w tym logotypie marki Doliny Karpia karp, ale jednak mieszkańcy Doliny Karpia zdecydowali i przedsiębiorcy, którzy teraz stosują ten znak na swoich produktach, zdecydowali, żeby ten karp był w tym logotypie. I ten nasz logotyp jest zapisany w takiej formie witraża, dlatego że ważne rzeczy dawniej właśnie zapisywano na witrażach. I my zgodnie z tym systemem identyfikacji wizualnej realizujemy szereg takich inicjatyw infrastrukturalnych na terenie Doliny Karpia, na przykład nasze karpie przestrzenne, które są właśnie w kolorach naszego logotypu, które są zlokalizowane w centrach miejscowości w Dolinie Karpia, oznaczenia domów kultury, oznaczenia restauracji już z tymi wszystkimi tutaj właśnie elementami witrażu, przystanki, to jest bardzo ciekawy nasz projekt. Macie tutaj taki jeden z przystanków w gminie Brzeźnica, a takich przystanków jest coraz więcej w Dolinie Karpia, które nawiązują nie tylko do kolorystyki Doliny Karpia, ale też właśnie danej gminy i mają to, co charakterystyczne w danej gminie, opisane właśnie na tym przystanku, więc to jest też ciekawa informacja nie tylko dla osób podróżujących komunikacją miejską, ale też dla rowerzystów, bo te przystanki często są zlokalizowane właśnie też przy szlakach rowerowych. I oczywiście oznaczenia szlaków rowerowych z naszym logotypem Doliny Karpia, czy na przykład wypożyczalni rowerów, o której też będę później mówiła. Oczywiście wszystkie nasze materiały promocyjne, atlasy, różne materiały edukacyjne dla szkół, bo naprawdę realizujemy bardzo dużo działań w zakresie edukacji regionalnej w szkołach, gry edukacyjne, memory, ulotki questowe, czy kajakowe, czy informatory, czy książki kulinarne, to wszystko jest właśnie zgodne z naszym systemem identyfikacji wizualnej, który w głównej mierze opiera się właśnie na tym specyficznym dla nas witrażu. Piękne. No, jeśli mogę, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. To jest coś rewelacyjnego. Super. I to jest tylko część oczywiście naszych publikacji, które nie mówiąc już o jakichś drobnych ulotkach, o przewodnikach rowerowych, o których też później powiem, ale uważam, że ważne jest, żeby dany region właśnie miał taką swoją identyfikację i był kojarzony nawet po powrocie z tego regionu z tym regionem, gdzie się podróżowało. Dobrze, przechodzę już do szlaków rowerowych w Dolinie Karpia. To z policzeniem tych szlaków jest trochę problemów. Mamy około 50 szlaków o łącznej długości około 700 km, plus minus. Tych szlaków jest bardzo dużo. One są niektóre bardzo kiepskiej jakości, dawno wyznaczone. Już się zamazały te znaki kierunkowe na niektórych tych szlakach lokalnych. Ale co ważne, my jako Stowarzyszenie Dolina Karpia staramy się cały czas rozwijać tą infrastrukturę rowerową. I w ostatnich 5 latach stworzyliśmy taki szlak regionalny, szlak Doliny Karpia, czerwony szlak rowerowy, który oplata pętlą całą Dolinę Karpia, więc tym szlakiem można zobaczyć wszystkie miejscowości, może nie wszystkie miejscowości, ale miejscowości w gminach Doliny Karpia. I jeszcze co ważne, niedawno, 2 lata temu oddaliśmy 11 takich szlaków lokalnych, rowerowych, które są albo łącznikami pomiędzy tym szlakiem regionalnym, szlakiem czerwonym, albo gdzieś dalej wyznaczają od szlaku czerwonego, ciągną się w innym kierunku, dlatego żeby pokazać to jakieś inne najciekawsze rzeczy w Dolinie Karpia.
Oczywiście mamy też szlaki ponadregionalne, na przykład Wiślaną Trasę Rowerową. No ta Wiślana Trasa Rowerowa, ona teraz głównie biegnie po stronie północnej, po naszej stronie południowej ona częściowo współgra z naszym właśnie szlakiem czerwonym, szlakiem Doliny Karpia w gminie Brzeźnica, on odłącza poprzez Trząstowice do Brzeźnicy, natomiast po naszej stronie południowej jest również stara Wiślana Trasa Rowerowa dalej oznaczona i ją też bardzo dużo turystów rowerowych odwiedza. I szlaki międzynarodowe, Eurovelo czy Greenways, które też są tutaj w Dolinie Karpia zlokalizowane. Warto tu też podkreślić, że Wiślana Trasa Rowerowa przyciąga do siebie turystę rowerowego i fajnie jest ten potencjał właśnie wyciągnąć i przyciągnąć teraz do Doliny Karpia, żeby zatrzymali się na 2-3 dni, pojeździli, jeśli są dostępne szlaki rowerowe. Bez względu tak naprawdę uważam na jakość znakowania. W obecnych czasach, jeśli my mamy smartfony, mamy nawigację, mamy pliki GPX, jesteśmy w stanie sobie poradzić tak naprawdę bez jakiegoś tam super znakowania. Oczywiście znakowanie jest ważne. Nie chciałbym być zrozumiany, że znakowanie nie ma sensu. Ma jak najbardziej znakowanie sens i powinno być robione w sposób profesjonalny i dokładny, ale ja uważam, że już obecnie warto podkreślać te walory, nawet jeśli są jakieś minusy pewnych rzeczy, żeby przyciągnąć tego turystę rowerowego. A Wiślana Trasa Rowerowa, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem naszym, akurat w miejscowości Jankowice, które są zaraz obok, jest postawiony licznik. I to bardzo fajnie pokazuje, że jest tam ten licznik od 2018 roku. I tak w 2018 roku przejechało tą trasę, znaczy licznik wychwycił tam niecałe 4000 użytkowników, rowerzystów. Rok później, w 2019 roku, było to już 4500. W 2020 roku było to już 5000 wychwyconych rowerzystów. Na dzień dzisiejszy, do końca września, było tych rowerzystów również ponad 4000. Więc ta tendencja jest wzrostowa i to fajnie będzie przełożyć na to, żeby ludzie zatrzymali się w Dolinie Karpia i też ku temu ma służyć takie nasze spotkanie, więc fajnie, że jest taki produkt i już się zamieniam w słuch i już nie przeszkadzam, bo sam jestem ciekaw, co będzie dalej. No dokładnie chciałam powiedzieć to, co mówisz, bo dzięki Wiślanej właśnie trasie rowerowej, nawet jak ona jest po stronie północnej, ale też dużo osób z tej strony północnej przekracza tą granicę Wisły i kieruje się do Doliny Karpia. No i też ta stara Wiślana Trasa Rowerowa po stronie południowej. Do niej, wzdłuż niej właśnie my zrobiliśmy te szlaki lokalne i te szlaki lokalne, również te mniejsze, które oddaliśmy 2 lata temu, również kierują częściowo do Wiślanej Trasy Rowerowej. Także my widzimy ten potencjał Wiślanej Trasy Rowerowej i ogrom tych turystów rowerowych, których widać na tych szlakach lokalnych, które my stworzyliśmy lub które były stworzone we współpracy z samorządami naszymi z Doliny Karpia. Ale opowiem teraz jeszcze o naszym szlaku rowerowym, tym głównym, Dolinę Karpia, bo jest o czym opowiadać, bo jest to prawie 100 kilometrów trasy, tak naprawdę, szlaku, więc no może taki wytrawny rowerzysta przejedzie to w jeden dzień, ale warto to rozbić na kilka odcinków i zostać w Dolinie Karpia na dłużej, bo tylko przecież nie chodzi o samo przejechanie szlaku, ale też o zobaczenie tego, co ciekawe ma do pokazania tutaj Dolina Karpia, a jest tego bardzo dużo. Więc ten szlak rowerowy Doliny Karpia, jest to pętla średnio trudna, dlatego że maksymalna wysokość tutaj przede wszystkim w gminie Brzeźnica i w gminie Tomice to jest około 350 metrów nad poziomem morza, tam są dosyć te przewyższenia takie znaczne, natomiast bardzo przyjemna, ale warto ją rozbić, tak jak już wspomniałam, na 1 czy 2 dni.
Szlak przebiega tak naprawdę w 11% po drogach takich odseparowanych od ruchu samochodowego, ale mimo wszystko reszta tego szlaku to są takie drogi bez natłoku ruchu samochodowego, więc jest to bardzo przyjemny szlak rowerowy. Przyjmuje się, że początkiem tej naszej pętli rowerowej czerwonej jest Osiek, tam gdzie jest kościół taki drewniany, wpisany no, zabytkowy kościół na szlaku architektury drewnianej i tam jest też nasz punkt wypoczynkowy dla rowerzystów. I tam jest początek tego szlaku, oczywiście umowny, bo jest to pętla. I dalej ten szlak przebiega przez Osiek, Polankę Wielką, Piotrowice, są to właśnie takie tereny rolnicze, Łowiczki, Rudze, to już jest gmina Zator. W Rudzach jest bardzo ciekawy właśnie kompleks stawowy Bugaj-Rudze, więc tutaj już można usłyszeć o tej, czy przeczytać na różnego rodzaju tablicach o tej gospodarce rybackiej, a przede wszystkim ją zobaczyć, bo ten szlak przebiega przez te gospodarstwa, przez te stawy rybne. Później dalej kontynuujemy tą trasę w Grodzisku, czyli w gminie Zator, aby trafić do gminy Tomice, czyli gminy najbardziej zlokalizowanej przy Wadowicach, gdzie możemy dotrzeć do najstarszej wioski w powiecie wadowickim, czyli Woźniki, związanej z tradycjami wikliniarskimi. I później dojeżdżamy do gminy Brzeźnice, a przepiękne miejscowości Marce Poręba, później sama stolica jakby gminy Brzeźnica, Chrząstowice Łączane i tutaj ten szlak przebiega zgodnie z wiślaną trasą rowerową, a później kontynuujemy tym szlakiem kolejne miejscowości w gminie Spytkowice i Przeciszów, czyli Lipowa, Spytkowice, Przeciszów i tutaj już jest stara wiślana trasa rowerowa, by później dotrzeć do Polanki i Osieka, i mamy całą pętlę zrobioną. Ale ten szlak rowerowy Doliny Karpia pokazuje tak naprawdę to, co mamy najciekawsze w Dolinie Karpia. Dużo tych kilometrów przebiega przez gospodarstwa rybackie, przez stawy. Więc nie tylko można zobaczyć tą gospodarkę rybacką, bo rybacy tam pracują cały rok, ale też zobaczyć to, co jest związane z gospodarką rybacką, czyli bogate dziedzictwo przyrodnicze, czyli tak naprawdę ptaki, które zlokalizowane, gniazdują tutaj na terenie Doliny Karpia tylko dzięki temu, że jest prowadzona na tym terenie gospodarka rybacka. Wiele tych odcinków zlokalizowanych jest na obszarach Natura 2000, więc to są naprawdę przepiękne tereny. Dolina Dolnej Skawy, Wiśliska, to też są takie krajobrazy, które można zobaczyć na tym naszym czerwonym szlaku. I tutaj na tej mapie możecie zobaczyć, jak przebiega tak mniej więcej ten czerwony szlak rowerowy, jaka to jest pętla. I tutaj też na tej mapie można zobaczyć nasze te lokalne szlaki rowerowe wyznaczone. Są one wyznaczone kolorem pomarańczowym bądź żółtym. Część z nich jest w formie pętli bądź, tak jak mówiłam, one są łącznikami pomiędzy tą czerwonym szlakiem rowerowym, bądź gdzieś dalej wystają poza ten czerwony szlak właśnie po to, żeby pokazać jakieś inne ciekawe rzeczy, ciekawe trasy, krajobrazy na terenie Doliny Karpia. Także widać tutaj, no nie dało się tego lepiej może pokazać, tą mapę. Trochę jest tu zagmatwane tych kolorów i szlaków, ale to pokazuje, ile tych szlaków tak naprawdę rowerowych jest na terenie Doliny Karpia. I bardzo fajnie, wiesz co, Ania, bardzo fajnie to pokazuje, jakie są możliwości, tak jak wspomniałaś, zaawansowany turysta rowerowy być może zrobiłby to na jeden raz, tylko pytanie po co, skoro można tyle fajnych rzeczy zobaczyć, ale możemy mieć bazę wypadową w Zatorze, robić sobie pętelki w dowolnej konfiguracji. I bardzo fajnie, że jest taka bogata sieć tych szlaków, bo jest jeden taki rdzeń, jeden kręgosłup, jak w rybie, jest kręgosłup i mnóstwo ości w koło i to jest rzecz wspaniała. Dokładnie. No też można tutaj zobaczyć, że można sobie skracać też dowolnie ten szlak. Niekoniecznie też tym czerwonym szlakiem podążać, ale właśnie to, co mówimy, robić to odcinkami i zrobić jakąś małą pętelkę, bo są te łączniki pomiędzy tym czerwonym szlakiem rowerowym.
I oczywiście ten czerwony szlak rowerowy jest oznaczony znakami, częściowo pokrywa się właśnie z wiślaną trasą rowerową, ale my dodatkowo oprócz tego, że znaczyliśmy te znaki kierunkowe, oczywiście z logotypem Doliny Karpia, to pokazywaliśmy też to, co najciekawsze zobaczyć można, zboczyć można troszkę z tego szlaku i ile kilometrów mamy na przykład, czy metrów do jakiejś atrakcji turystycznej, do tych zabytków, do gospodarstw rybackich, do stawów, czy do jakichś innych obiektów wartych odwiedzenia. Też ten szlak, podobnie jak te lokalne szlaki, pokazuje też na przykład ile metrów mamy do najbliższego sklepu, czy do jakiejś restauracji, gdzie można skosztować właśnie między innymi te produkty lokalne z Doliny Karpia. Co fajne i to, co też się udało zrobić we współpracy z gminami Doliny Karpia, to właśnie takie punkty wypoczynkowe dla rowerzystów, które oprócz takiej tablicy informacyjnej, co ciekawego można zobaczyć, oczywiście z mapą, z tymi szlakami lokalnymi, to mają zadaszoną altanę z ławką, stołem, z koszem na odpady i oczywiście ze stojakami na rowery. Tych punktów wypoczynkowych na razie jest 7. No jak to zwykle bywa, w każdej gminie Doliny Karpia jeden, ale to jest na razie, bo na samym końcu prezentacji powiem też o naszych kolejnych planach związanych z rozwijaniem turystyki rowerowej i tych takich właśnie punktów wypoczynkowych mamy w planach zrealizować znacznie więcej. Super. Fajne jest również to, że we współpracy z samorządami udało nam się stworzyć wypożyczalnie sprzętu rowerowego. Takich wypożyczalni też oczywiście powstało 7 w każdej gminie Doliny Karpia i co ważne, te wypożyczalnie wypożyczają te rowery bezpłatnie. Więc każda gmina ma tych rowerów 10, oczywiście z jakimiś dodatkowymi osprzętem, z jakimś dodatkowym osprzętem rowerowym i oczywiście z oznaczeniami, z osłonkami na rowery, które charakteryzują daną gminę. Więc Zator ma kolor fioletowy, a na przykład gmina Przeciszów kolor niebieski. Oczywiście one są tutaj odpowiednio logotypowane tym naszym systemem identyfikacji wizualnej. Więc mamy 7 tych lokalizacji wypożyczalni rowerów, one są w centrach miejscowości i są obsługiwane albo przez same gminy, ale proszę się nie martwić, nie tylko w godzinach pracy gminy, nie do 15 czy 16, ale oczywiście dłużej, zazwyczaj do godziny 20, tutaj jest to dokładnie rozpisane, dlatego że zajmują się tym jakieś jednostki podległe gminom, więc to nie jest tylko, i można wypożyczyć rower oczywiście nie na jeden dzień, ale też na parę dni. Bo warto przyjechać do Doliny Karpia, nie tylko na jeden dzień. A mam jeszcze pytanie a propos wypożyczalni. Czy mogę wypożyczyć rower w jednym miejscu, oddać w innym, czy muszę w tym samym? Jeszcze nie. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale planujemy coś takiego. No mamy tam problemy logistyczne z transportem tych rowerów, no bo kiedyś planujemy, żeby to były jednak komercyjne wypożyczalnie. Jeśli będą komercyjne i będą na siebie zarabiały, to jak najbardziej będzie możliwość robienia takich dodatkowych inicjatyw, jak na przykład oddanie roweru w innym miejscu. Tak? Takie rzeczy planujemy. Ale na razie działa to na zasadzie takiej, że trzeba oddać niestety w tym samym miejscu. Rozumiem. Niestety, ale też jest to właśnie okazja do tego, żeby najpierw zrobić jakieś te pętle rowerowe w danej jednej czy dwóch gminach, wrócić, przenocować się w danej gminie. W każdej gminie mamy ciekawe obiekty noclegowe, restauracyjne i następnym razem samochodem na przykład przejechać czy komunikacją publiczną do kolejnej gminy. Teraz opowiem tak w skrócie też o naszych 11 lokalnych szlakach rowerowych w Dolinie Karpia. Ten szlak, jak powiedziałam, czerwony, rowerowy, no to ma prawie 100 kilometrów, a te 11 lokalnych szlaków rowerowych ma łącznie około 140 kilometrów, więc jest to dosyć pokaźna pula kilometrów do przejechania. Jeszcze raz tutaj ta mapka, która pokazuje te 11 szlaków oznaczonych kolorem pomarańczowym i żółtym. Część jest robiona w formie pętli i one również mają tą spójną naszą wizualizację, pokazują obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, też właśnie restauracje czy sklepy.
będące w okolicy szlaku, co jest ważne dla turysty rowerowego. Jeśli chodzi o trasę pierwszą, trasa Marce Poręba-Sosnowice w gminie Brzeźnicach, czyli gminie najbardziej wysuniętej na północ, w Dolinie Karpia. Jest to trasa, która ma 17,8 km, dosyć trudna, no bo przebiega przez najdalej wysuniętą na zachód część Pogórza Wielickiego, czyli pasmo Draboża. Z najważniejszymi szczytami tego pasma Draboża, czyli między innymi Trawną Górą, 421 metrów nad poziomem morza. Także są to dosyć takie tereny no, górskie już, bo jest to tak naprawdę pasmo górskie. Co ciekawe, jak już będziemy na tym paśmie Draboża, no to są przepiękne widoki na panoramę Wisły przede wszystkim, ale można w piękny dzień zobaczyć nawet Babią Górę czy szczyty Tatr. Także ta trasa jest warta tego trudu przejechania, zwłaszcza, że ma też do zaoferowania wiele ciekawych zabytków, między innymi zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce, taki w stylu neogotyckim, neogotyku angielskiego, czy kościółek w Sosnowicach, gdzie kończy się właśnie ta trasa lokalna. Ten kościółek jest z XVI wieku, jest takim zabytkowym obiektem drewnianym, na szlaku architektury drewnianej. Druga trasa z tych 11 szlaków lokalnych to trasa z Zygodowic do Witanowic w gminie Tomica, czyli tak jak wspomniałam już w gminie tutaj niedaleko Wadowic, graniczącej z Wadowicami. Trasa też dosyć trudna, gdyż też przebiega po takich drogach no, z dużymi przewyższeniami, ale ma też bardzo ciekawego, wiele do zaoferowania. Też przede wszystkim te widoki związane z takimi trasami właśnie górskimi, czyli tutaj panoramę można zobaczyć Wadowic, Dolinę Skawy czy właśnie Beskidu Małego, ale też wiele ciekawych zabytków, pomnik lotników amerykańskich czy pomniar ofiar pacyfikacji Gotha. Ale ta trasa jest naprawdę malowniczo-krajobrazowa i też warto ją przejechać. W ogóle, no oczywiście wszystkie warto nasze trasy w Dolinie Karpia przejechać. Kolejna trasa, żółta, Bachowice-Tomice. To jest trasa, która przebiega przez taką ciekawą wioskę, najstarszą wieś właśnie w powiecie wadowickim, bo z XII wieku. I ta wioska ma ciekawą, charakterystyczną rzecz związaną właśnie z wikliniarstwem. Jest zresztą nazywana wioską wikliniarską. Mamy tam wiele też zrobionych takich questów związanych z tematyką wikliniarstwa i jest wiele gospodarstw, które do dnia dzisiejszego zajmują się właśnie wyplataniem wikliny. I ta trasa kończy się w Tomicy. O, jeszcze w Woźnikach, co ciekawe, można zobaczyć bardzo przepiękny naprawdę kościółek, też znajdujący się na szlaku architektury drewnianej, czyli kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woźnikach. To jest przełom XV-XVI wieku. I ona kończy się, ta trasa w Tomicach, przy gospodarstwie rybackim w Tomicach, które też jest dosyć ciekawe. Ma około 100 hektarów stawów hodowlanych. Kolejna trasa, trasa Ryczów z Pytkowice. To też jest trasa, która ma wiele ciekawego do zaoferowania. Przede wszystkim rozpoczyna się w Ryczowie i tam jest taki zespół pałacowo-parkowy warty odwiedzenia z izbą Zygmunta generała Piaseckiego, którą można odwiedzić, ale kończy się również na tym, co jest najciekawsze właśnie w Dolinie Karpia, czyli na stawie Kasztelan związanym właśnie z gospodarką rybacką. Trasa piąta, miejsce Bachowice. Miejsce to jest taka miejscowość, nie tylko miejsce, ale jest taka dosyć przedziwna miejscowość właśnie w gminie Spytkowice. I ona tutaj zaczyna się właśnie na gospodarstwie rybackim, znaczy w miejscu zaczyna się, ale później przebiega przez jedno z największych gospodarstw rybackich w Dolinie Karpia, kompleks stawów spytkowickich, który ma około 500 hektarów stawów hodowlanych i tam głównie zlokalizowane są takie największe gospodarstwo rybackie w Dolinie Karpia, gospodarstwo rybackiego zakładu doświadczalnego, czyli jedynego producenta
jak na razie karpia zatorskiego tutaj w Dolinie Karpia. Także tak, tam można zakupić karpia. Jeszcze nie przetwory z karpia, ale może kiedyś też zrobią przetwórnię. I później ta trasa biegnie do Spytkowic i kończy się w Bachowicach, na tak zwanych górkach bachowskich i spytkowskich, też ciekawych właśnie lasach związanych tutaj z gminą Spytkowice. Trasa no, średnio trudna może, ale ze względu na to, że ma tylko 10,5 km, to spokojnie można nią podążać. Jesteśmy już w gminie Zator, bo tak właśnie się stało, że każda z gmin albo zrobiła jedną taką większą pętlę wokół swojej gminy, czy tam wokół swoich miejscowości, albo jakieś dwie trasy rowerowe na swoim, no nie trasy rowerowe, ale szlaki rowerowe wyznaczyła na swoim terenie we współpracy z nami. I kolejny szlak to jest szlak w gminie Zator, Smolice, Grodzisko, który również zaczyna się, czy tam niedaleko w jego pobliżu jest to gospodarstwo rybackie właśnie, o którym wcześniej mówiłam, czyli ten jeden z największych kompleksów stawowych Spytkowice. Później są Walczowice, miejscowość, gdzie jest kopiec Grunwald, gdzie jest kościół w Walczowicach, też drewniany obiekt. Następnie jest kolejna miejscowość związana z gospodarką rybacką Laskowa, takie małe stawy, też stawy doświadczalne, Rybackiego Zakładu Doświadczalnego i kończy się ten szlak rowerowy w Grodzisku, gdzie też jest ciekawa rzecz, czyli jazd na rzece Skawie, który początkowo był drewniany, a teraz jest normalnie betonowy i on do tej pory spełnia swoją taką funkcję, że umożliwia poprzez regulację poziomu wody dostarczanie wody do właśnie gospodarstw rybackich tutaj zlokalizowanych w pobliżu tego jazu. I kolejny szlak rowerowy w gminie Zator, Zator Rudze. To jest szlak, który zaczyna się na rynku w Zatorze. Właśnie wspomniałeś, że byłeś na rynku i że jest tam dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, bo jest tak, przede wszystkim ratusz. Ratusz jest obiektem zabytkowym z 1903 roku. Powstał według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, więc dosyć znanego architekta. I co ciekawe, nie wiem, czy zauważyłeś, ale na tym ratuszu jest ciekawa panorama, płaskorzeźba, panorama Doliny Karpia, gdzie jest pokazane właśnie ten ogrom stawów i stolica Doliny Karpia, czyli Zator. Ale na rynku w Zatorze można zobaczyć nie tylko ratusz, ale też kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wojciecha i Jerzego, kościół gotycki z XIV wieku. Można też zobaczyć nasz budynek, który też jest budynkiem zabytkowym, bo jest, nasza siedziba jest w budynku byłego Sądu Grodzkiego i na przykład naszego przestrzennego karpia na rynku, który jest zlokalizowany na rynku w Zatorze, z którym można sobie zrobić zdjęcie, bo też on robi furorę właśnie w mediach społecznościowych z hashtagiem Dolina Karpia. I ten szlak prowadzi do Rudz, do kompleksu stawowego Bugaj Rudze. Także tak jak widzisz, chyba każdy z tych naszych szlaków ma jakąś część związaną z tą gospodarką rybacką. Tak, super. Także będąc w Dolinie Karpia nie pominie się gospodarki rybackiej, karpia zatorskiego czy karpia osieckiego. Dobrze, kolejna trasa to jest dwie pętle rowerowe w gminie Przeciszów zrobione. I one też tutaj zaczynają się, ta pierwsza pętla zaczyna się w miejscowości Przeciszów, w centrum Przeciszowa, biegnie do Piotrowic, później zahacza troszkę o Zator i o Aleję Lipową, gdzie są pomniki przyrody właśnie lipowe i później dociera do Przeciszowa, gdzie również można nią przejechać drugi z kompleksów, z największych kompleksów stawowych na terenie Doliny Karpia, czyli tak zwany kompleks Przeręb, gdzie są wyznaczone ścieżki edukacyjne, gdzie my na przykład teraz jako Stowarzyszenie Dolina Karpia realizujemy wspólnie ze szkołami wycieczki takie ornitologiczne dla nauczycieli i dla uczniów oczywiście szkół w zakresie naszych działań związanych z edukacją regionalną. To jest bardzo duży kompleks stawowy, bo też ma około 500 hektarów stawów hodowlanych.
Druga pętla w gminie Przeciszów też zaczyna się tak naprawdę w centrum Przeciszowie, ale biegnie w drugim kierunku, w kierunku właśnie tego kompleksu stawowego Przeręb, a później dociera do rezerwatu przyrody, jedynego rezerwatu przyrody na terenie Doliny Karpia, rezerwatu, który nazywa się po prostu Rezerwat Przyrody Przeciszów. Jest on zlokalizowany w miejscowości Las, ma około 80 hektarów i pod jego ochroną znajdują się stanowiska grądowe leśne. Trasa 10, zostały nam jeszcze tylko dwie z tych lokalnych szlaków rowerowych. Trasa, która biegnie właśnie po tej rolniczej gminie z ciekawymi krajobrazami, Polanki Wielkiej. W trakcie tej trasy można również zobaczyć zabytki Doliny Karpia, kościół w Polance Wielkiej pod wezwaniem świętego Mikołaja z XVI wieku, ale też to, co zostało ostatnio zrobione przez gminę Polanka Wielka w zakresie takiej infrastruktury turystycznej, czyli między innymi tężnia solankowa, która znajduje się właśnie niedaleko tego kościółka, tak naprawdę w centrum w Polance Wielkiej, czy pump track, więc też dla rowerzysty, który chce coś dodatkowo zrobić na szlaku rowerowym. Znaczy to nie jest na szlaku rowerowym, ale w pobliżu szlaku, więc jest to też jakaś dodatkowa atrakcja. Więc to są takie nowe rzeczy, które dosyć ciekawe, bo to jest jedynie tężnia solankowa w Dolinie Karpia. I ostatnia trasa w gminie Osiek, tam gdzie ma początek swój ten nasz czerwony szlak rowerowy. Długa trasa, 26 kilometrów. Ona biegnie przez te dwie miejscowości, malownicze dwie miejscowości, Głębowice i Osiek, gdzie można również zobaczyć właśnie gospodarkę rybacką i w Głębowicach, i w Osieku, gdzie produkowany jest karp osiecki, ale też te zabytki Osieka, czyli dwa kościoły, kościół świętego Andrzeja w Osieku z 1558 roku, czy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach z 1518 roku, to są dwa kościółki drewniane, ale też będąc na tym szlaku, warto również odwiedzić Izbę Regionalną Doliny Karpia, to jest prywatna izba pana Mariana Kocęby, członka Ekomuzeum Doliny Karpia i on tam zgromadził naprawdę niezliczoną ilość różnego rodzaju eksponatów związanych z gospodarstwem domowym, z Doliną Karpia, z Osiekiem, z browarem w Osieku. Człowiek, który ma naprawdę pasję do pokazywania tych rzeczy, także warto tą izbę regionalną naprawdę odwiedzić. Super. No oczywiście to nie są wszystkie te nasze szlaki rowerowe, tak jak wspomniałam na samym początku, bo jest ich ponad 700, ale te ostatnie nasze inicjatywy w tej prezentacji chciałam właśnie Wam przedstawić. I oczywiście dla użytkowników tych szlaków mamy wydane publikacje, czyli przewodnik rowerowy po tym czerwonym szlaku rowerowym i atlasy rowerowe po tych 11 szlakach rowerowych. One też są oczywiście w wersji elektronicznej, więc coraz więcej osób jednak korzysta ze smartfonów podczas jazdy. Jest to dużo wygodniejsze, tak jak mówiłeś, nie zawsze musi być wyznaczone, nie zawsze patrzymy na te znaki, tylko jedziemy czasami z GPS-em, ale jednak mimo wszystko jest bardzo dużo tradycjonalistów, którzy takie przewodniki czy atlasy rowerowe potrzebują. Co dodatkowego możemy zobaczyć na tych szlakach rowerowych, bądź co możemy spotkać, co może nam ułatwić podróżowanie po Dolinie Karpia? To nasze questy. Questy są takie gry terenowe, które umożliwiają takimi wierszowanymi zagadkami dotarcie do skarbu. Nie będę tutaj dokładnie o tym opowiadać, ale co ważne, mamy też zrobionych 8 questów rowerowych w Dolinie Karpia. Łącznie jest ich 15 takich gier terenowych. 4 są to questy piesze, 8 rowerowych i 3 questy kajakowe. Więc to też jest ciekawe, bo odwiedzając Dolinę Karpia, podróżując rowerem po Dolinie Karpia, można sobie zrobić przerwę, odpocząć trochę, dać odpocząć trochę nogom, a trochę dać popracować ręką, więc po prostu można skorzystać zarówno ze szlaków rowerowych, jak i szlaków kajakowych.
I mamy 6 takich questów, które oddaliśmy w tym roku do użytkowania, questów rowerowych, quest, w którym podróżujemy po Dorze Truskawy w gminie Zator, który pokazuje historyczną wartość właśnie gminy Osiek, to co najcenniejsze właśnie w gminie Przeciszów, czyli to największe gospodarstwo rybackie Przeręb. Różne przydrożne kapliczki, które możemy zobaczyć w gminie Spytkowice, czy dzięki questowi rowerowemu w Popaszkówce możemy spojrzeć na dzieje, historię rodów Wężyków i Strzałów, a w Dolinie, a w Tomicach możemy zobaczyć te piękne krajobrazy z widokami na Beskid Mały, czy panoramę właśnie do Rzecza Skawy, czy Wadowic. I chciałam jeszcze coś powiedzieć właśnie o tych szlakach kajakowych, bo co ważne, wydaje się, że na rzece można sobie tak po prostu płynąć. Tak oczywiście można też, ale bardzo przydatne są oznaczenia, czyli oznakowania szlaku kajakowego i my w tym roku oddaliśmy właśnie 2 szlaki kajakowe do użytkowania. Szlak kajakowy na Wiśle, 23 km, bo częściowo w głównej mierze przebiega przez Wisłę, ale też później przez kanał Łączański i na Skawie 15 km. I co ważne właśnie w tych szlakach kajakowych, no bo wiadomo, że Wisłą czy Skawą płynie się z nurtem, ale te oznaczenia pokazują to, co najciekawsze można zobaczyć z rzeki, czyli jakieś historyczne bądź przyrodnicze obiekty i jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład jazd, gdzie trzeba po prostu przesiąść się albo po prostu skręcić w prawo, tak jak nie można płynąć Wisłą do samego końca tutaj w Dolinie Karpia, tylko trzeba skręcić właśnie w ten kanał Łączański. I tak jak wspomniałam na samym początku, to o czym rozmawialiśmy, żeby jednak zatrzymać się w Dolinie Karpia na dłużej, nie tylko na ten jeden dzień i przemierzyć te 100 km, czy na kolejny dzień kolejne 100 km tymi szlakami lokalnymi, ale warto w ramach przejażdżki rowerowej odwiedzić producentów i usługodawców oznaczonych marką lokalną Dolina Karpia. To jest nasza taka duża inicjatywa i my tą marką lokalną Doliny Karpia, czyli tym naszym logotypem witrażowym, znakujemy produkty i usługi, które są związane z Doliną Karpia, które nie wpływają negatywnie na środowisko, które są przyjazne dla klienta i które właśnie mają coś charakterystycznego z terenu Doliny Karpia. I to są oczywiście produkty karpiowe, jak karp wędzony, czy produkty przetworzone z karpia, ale też inne produkty, które spożywcze, jak chleb, czy miody, czy krówka zatorska, która po prostu, które powstają z surowców tutaj dostępnych w terenie Doliny Karpia. Ale co ważne, to nie są tylko produkty, bo są to też usługi, czyli na przykład restauracje, które mają w swoich ofertach jakieś menu regionalne, czy noclegi, które nie są tylko takimi typowymi obiektami noclegowymi, ale mają coś dodatkowego do zaoferowania, czy to jakieś wycieczki przyrodnicze, czy właśnie wypożyczalnie rowerów, czy właśnie no, współpracują z nami poprzez wzajemne polecanie się tych producentów i usługodawców. Także są to ciekawe inicjatywy. Jest obecnie 15 podmiotów, ale łącznie 17 produktów i 13 usług i to cały czas wzrasta, dlatego że my co roku ogłaszamy nabór na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia i dopiero tak naprawdę jest to 4. edycja tej naszej marki lokalnej. To na mapce takiej, którą też możemy zobaczyć właśnie na przystankach tych w Dolinie Karpia, możemy zobaczyć właśnie te obiekty oznaczone znakiem marki Doliny Karpia, oznaczone też tymi piktogramami gmin, jak one są zlokalizowane i tutaj właśnie widzicie, możecie zobaczyć, że tak jak ta pętla rowerowa czerwona oplata całą Dolinę Karpia, jak i te poszczególne szlaki takie rowerowe, łącznikowe, lokalne przebiegają po różnych tych terenach naszych miejscowości, tak te obiekty z marką lokalną Doliny Karpia czy ekomuzeum, o którym później powiem, też są tak naprawdę zlokalizowane w całej tej Dolinie Karpia. Także warto zboczyć ze szlaku i zajrzeć do któregoś z tych obiektów, zakupić produkt lokalny, zakupić pamiątkę z terenu Doliny Karpia. No jeszcze tylko powiem, kto jest w składzie kapituły, bo nie mamy takiej wewnętrznej kapituły w Dolinie Karpia.
która by oceniała te produkty i usługi, ale zewnętrzną kapitułę, w której jest m.in. pani Ewa Wachowicz, która jest taką ambasadorką naszego znaku marki lokalnej Dolina Karpia, która bardzo współpracuje z nami przy znakowaniu tych produktów, przy ocenie i znakowaniu właśnie tych produktów, ale mamy znakomitości innych osób, które wpływają na to, że ten znak jest naprawdę pożądany i naprawdę znaczy dużo, znaczy po prostu jakość na tle innych produktów tutaj z terenu Doliny Karpia. Te wszystkie produkty, no bo nie usługi, można zakupić między innymi w supermarkecie, który jest lokalizowany na rynku w Zatorze. One są tam dostępne na takim specjalnym stoisku produktów lokalnych. To stoisko produktów również posiada znak marki lokalnej właśnie Doliny Karpia. Wszystkie te produkty, usługi możecie zobaczyć na naszej takiej nowej stronie turystycznej, która powstała około 3 lata temu, dolinakarpia.eu, która nie jest stroną naszego stowarzyszenia, bo na stronie naszego stowarzyszenia mamy dużo rzeczy związanych też właśnie z dotacjami, różnego rodzaju naszymi inicjatywami, ale jest to typowa strona turystyczna, na której znajdują się różnego rodzaju ciekawe atrakcje, szlaki rowerowe, questy, restauracje, czy jakieś oferty warsztatów, które proponujemy jako Stowarzyszenie Dolina Karpia, bądź we współpracy z innymi obiektami. Co ciekawego nam się udało ostatnio robić, bo jak ja zaczęłam pracę jakieś 10 lat temu w Dolinie Karpia, to właściwie nie było żadnej restauracji, która by w swojej ofercie menu posiadała karpia. Zresztą taka ciekawostka, ja w ogóle też nie jadłam karpia, ale jak zaczęłam pracować w stowarzyszeniu i tak właśnie miałam takiego różnego rodzaju prezentacje, jaki ten karp jest dobry, karp jest tutaj chroniony w Unii Europejskiej, najlepsza ryba w Polsce, karp zatorski. No to po prostu głupio mi było po pewnym czasie tak tylko mówić takie suche fakty. No naprawdę zaczęłam jeść tego karpia od karpia wędzonego i to jest taki nasz sztandarowy produkt regionalny i warto spróbować tego karpia wędzonego i naprawdę przekonacie się do karpia jako takiego, bo karp jest w ogóle i ryby słodkowodne są bardzo zdrowymi rybami. Ale parę słów o tych ofertach menu regionalnych, bo te restauracje, które we współpracy z nami przeszły takie kompleksowe szkolenia w zakresie wprowadzania takiej oferty regionalnej, są oznaczone właśnie takimi tablicami, tu zjesz lokalną rybę i w tych restauracjach można zjeść nie tylko takiego tradycyjnego karpia, czy karpia wędzonego, bo też go można tam zjeść, ale też takiego karpia w innej postaci, między innymi w restauracji w Radoczy, w hotelu w Radoczy można zjeść zupę taką rybną z boczniakami, a w Tarniówce w Osieku można zjeść tołpygę, czyli też rybę słodkowodną pieczoną, czy pstrąga pieczonego. W restauracji Rewel w Zatorze można zjeść pizzę z karpiem wędzonym. Także naprawdę polecam, bo jest to rarytas polecany właśnie też przez panią Ewę Wachowicz. A na przykład w restauracji Resto na trasie 44 można zjeść burgera z karpiem. I jeszcze ostatnia taka rzecz, o której chciałam opowiedzieć, to są oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, które również można zobaczyć będąc na naszych szlakach rowerowych. I to są oferty takich ludzi, o których już wspomniałam, między innymi właśnie ta Izba Regionalna w Osieku. To są po prostu miejsca i ludzie z pasją. To jest około 35 ofert różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych, warsztatów związanych właśnie z tymi produktami lokalnymi, wycieczki ornitologiczne, wizyty w izbach regionalnych, czyli tam, gdzie można się dowiedzieć tak naprawdę wszystko od tych ludzi na temat danej miejscowości czy Doliny Karpia, którzy z pasją o tym opowiadają, bo właśnie na tym polega ekomuzeum, że to nie jest jakiś budynek ekomuzeum, do którego się przychodzi, ale jest to sieć ofert w całym terenie Doliny Karpia, które właśnie tworzą tą naszą inicjatywę. I tych ofert jest obecnie ponad 30. No to jest wszystko, a może nie, to nie jest wszystko, co jest na terenie Doliny Karpia. Po resztę musicie przyjechać do Doliny Karpia i zobaczyć. Ale jeszcze chciałam zakończyć moją prezentację tym, co jeszcze właśnie mamy w planach, czyli już niebawem, bo spodziewamy się niedługo podpisania umowy,
powstanie 12 takich nowych punktów wypoczynkowych dla rowerzystów, właśnie podobnych w stylu takim, jak tworzyliśmy wcześniej z samorządami wraz ze stacjami naprawczymi dla rowerów przy tych punktach wypoczynkowych. Także 12 nowych alten, jest to dosyć dużo, no może jak na 7 gmin, łącznie będzie ich około 20, ale cały czas będziemy jakoś poszerzać tą infrastrukturę rowerową, cały czas na pewno będziemy ją rozwijać, cały czas będziemy rozwijać markę lokalną, jako muzeum, tak żeby na tych szlakach rowerowych było ciekawie i żebyście mogli zobaczyć i zostać w Dolinie Karpie na dłużej. Wspaniale. Dziękuję bardzo. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Ogólnie zawsze też z prelegentami staram się porozmawiać na temat współpracy i tworzenia czegoś takiego. Do tej pory zazwyczaj rozmawialiśmy w takim klimacie, że fajnie byłoby, gdyby była taka współpraca i tym podobne historie. Ja w swojej historii tworzenia czy tam działania Fundacji Polska na Rowerze natknąłem się na jeszcze jedno takie, jedno zrzeszenie gmin, ale to jest na Dolnym Śląsku. I tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem, że udało się nawiązać współpracę, stworzyć taką sieć z samorządami, z gminami, z przedsiębiorcami, w ogóle rowery do wypożyczenia, no po prostu rewelacja, naprawdę. Moje wyrazy uznania i myślę, że też słuchaczom naszym się to bardzo podoba. Za chwilkę zobaczymy, jakie są komentarze na czacie. Ale myślę, że same pozytywne. Ale powiedz, Ania, jak to wyglądało na początku? Bo jestem strasznie ciekawy, czy to było na zasadzie dobra, hura, działajmy? Czy tak jak opowiadałaś o przedsiębiorcach, że nie było ani jednej restauracji, która by serwowała karpia na przykład, no nie? I to było raczej edukacja, szkolenie, rozmowy. To też było tak, że oczywiście zawsze jest jakaś grupa zapaleńców na samym początku i w tej grupie początkowo były osoby właśnie lokalni, liderzy, którzy w ogóle mieli taki pomysł na Dolinę Karpia, a później no, dochodziły do tych osób kolejne osoby, które chciały z nimi współpracować, które widziały potencjał tego regionu i to, co można pokazać najciekawszego w tym regionie. I później no, poprzez różnego rodzaju inicjatywy, projekty, poprzez współpracę tej społeczności lokalnej zaczęły się realizować takie rzeczy, jak obecnie realizujemy, czyli ten program marki lokalnej, ekomuzeum, ta infrastruktura rowerowa i to wszystko tak naprawdę wynika z potrzeb społeczności lokalnej, bo przecież to nie jest tak, że my sobie siadamy i wymyślamy takie projekty, a zróbmy teraz coś takiego. No, no musi to też wynikać z jakichś analiz naszych, współpracy z samorządami, ze społecznością lokalną, a akurat na przykładzie tej turystyki rowerowej, no to też wynika z takich trendów ogólnoświatowych, ogólnopolskich, ta turystyka się coraz bardziej rozwija. Więc my tutaj z samorządami lokalnymi współpracujemy na zasadzie tworzenia tej infrastruktury rowerowej dla turystów, tak jak widać te punkty wypoczynkowe dla turystów, te altany, te wypożyczalnie rowerów, które też gminy przejęły ten ciężar tego wypożyczenia rowerów na siebie, ale też na przykład ta współpraca z samorządami poprzez realizację dotacji. Oni składają do nas wnioski na różnego rodzaju działania inwestycyjne, też na lokalne szlaki rowerowe w swoich gminach. Na przykład mieliśmy taki wniosek na gminę Zator, na szlak rowerowy od zamku do zamku. I też jest to ciekawy szlak rowerowy właśnie w gminie Zator. Tak jak nazwa mówi, od jednego zamku w Zatorze do drugiego zamku w Graboszycach. I ta współpraca z samorządami układa się bardzo dobrze, co widać na przykładzie tej marki terytorialnej, bo myślę, że wszyscy tutaj włodarze Doliny Karpia potwierdzą, że i stosują ten spójny system identyfikacji wizualnej i ta współpraca z samorządami układa się bardzo dobrze. Super, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem i życzyłbym sobie, żeby takich miejsc w Polsce było jak najwięcej, bo w działaniach wspólnych jest siła i to widać po prostu, że jest to robione profesjonalnie. Także naprawdę moje wyrazy uznania naszych słuchaczy. Cieszę się, że udało się poznać ofertę i te skarby Doliny Karpia, bo to są naprawdę niesamowite skarby. Ja dziękuję bardzo i zapraszam do Doliny Karpia.